Mamusiu, jak zjemy, to możemy wreszcie iść? Oj tak, Pepo, oczywiście. Zjedzcie, proszę, do końca, wypijcie soczek i możecie wyruszać. Dziękujemy, mamusiu. Już nie możemy się doczekać. Doczekać, zobaczyć tego krokodyla. Dobrze, mamusiu. Śniadanko zjedzone, soczek wypity. Ruszamy w drogę. Dobrze, tylko uważajcie troszkę na siebie. Krokodyl to zwierzę niebezpieczne. Wszystko będzie dobrze. Chodź, George, chodź. No chodź. Już idę. Poczekaj, Pepo. Już jesteśmy, proszę pana. Już jesteśmy. Słyszeliśmy o tym krokodylu, którego pan tutaj hoduje. To znaczy hoduje. Zostanie jutro niestety przetransportowany do Afryki. Ale chodźcie, pokażę wam go. I coś wam na temat krokodyli opowiem. Super, dziękujemy bardzo. Oto właśnie jest ten olbrzymi krokodyl, który na dzień dzisiejszy jeszcze ze mną żyje. Ale on jest olbrzymi, a jakie ma duże zęby. Jest aż 25 rodzajów krokodyli. A wiecie, gdzie w ogóle żyją krokodyle? No w wodzie. Tak, żyją w jeziorach i w rzekach. Jest tylko jeden rodzaj krokodyla, który żyje w morzu, czyli w wodzie słonej. Ten właśnie jeden rodzaj krokodyla, który żyje w wodzie słonej, często jest spotykany w Australii. Tak, w Australii. Właśnie w morzu w Australii. A za pomocą swojego ogona potrafią bardzo szybko pływać pod wodą. Tak, krokodyle bardzo umią szybko pływać, a dzięki wysoko położonym oczom i dziurkami od nosu mogą tak zanurkować, że mogą wystawać tylko oczy i nos i nie będzie ich praktycznie widać. Krokodyl to praktycznie jedyne zwierzę, które pochodzi jeszcze za czasów dinozaurów. A zgadnijcie, jakie największe krokodyle są. Ja myślę, że tak około 2 metrów. Mi się wydaje, że około 3. Och, niestety za mało. Największy krokodyl miał i nawet prawie 7 metrów. Och, olbrzymie zwierzę, co? Och, bardzo duże. No i krokodyle rosną przez swoje całe życie. Tylko że czym starsze, tym wolniej rosną. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawostek na temat krokodyli. Bardzo mi się podobało, ale muszę przyznać, że troszkę się boję tego zwierzątka. No tak, krokodyle są bardzo niebezpieczne. Dlatego nie wolno do nich podchodzić. Dlatego uważam, że pora na nas już, George. Chodźmy, idziemy do domku. Dziękujemy bardzo. Bardzo nam się podobało. Nie ma za co. Pozdrówcie rodziców. Oczywiście, że pozdrowimy. Do widzenia.